Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani. Słowo w tę niedzielę jest o tyle zaskakujące, słuchajcie, przynajmniej mnie to bardzo gdzieś uderzyło, że Jezus został otoczony chwałą po wyjściu Judasza, czyli po zdradzie swojego ucznia, apostoła. To pokazuje, że Jezusowi nie robią krzywdy nasze grzechy, że On jest większy od naszych grzechów, że On grzech pokonał, że On grzech zniszczył, zmiażdżył, że zmiażdżył złego ducha, który do tego grzechu nas kusi, który nas prowokuje, który pragnie, abyśmy w tych grzechach brodzili, abyśmy w tych grzechach byli zanurzeni. Jezus jest większy od naszego grzechu. Jezus jest większy nawet od grzechu zdrady Jego samego, naszej zdrady Jezusa. Jezus jest większy od jakiegokolwiek grzechu, nawet najstraszniejszego. Jego chwała objawia się wszędzie tam, gdzie, tym bardziej tam, gdzie jest zło, gdzie jest grzech, Jego chwała się objawia. Święty Paweł powie, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze bardziej rozlała się łaska. I to choćby pokazuje dzisiejsza scena z Ewangelii. Z tą radosną nowiną was zostawiam w tę niedzielę. Niech Jezus zostanie otoczony chwałą i niech się objawi Jego chwała nad naszymi wszystkimi słabościami. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do jutra.